W jednym z poprzednich filmów, tym o szeregach naprzemiennych i kryterium Leibnica, pojawił nam się szereg anharmoniczny, czyli szereg taki minus 1 do n plus pierwszej podzielone przez n, suma od n równego 1 do nieskończoności, czyli taki szereg odwrotności kolejnych liczb naturalnych ze znakami na przemian plus i minus, prawda? N równego 1 to jest 1n, potem jest minus 1, potem jest minus 1 druga, plus 1 trzecia, minus 1 czwarta, plus 1 piąta i tak dalej. I wiemy, że ten szereg anharmoniczny właśnie jest zbieżny na mocy kryterium Leibnica. Zbieżny, tu jest kryterium Leibnica. Utwórzmy teraz nowy szereg, blisko związany z tym szeregiem, mianowicie szereg wartości bezwzględnych. Czyli tworzymy taki szereg od n równego 1 do nieskończoności, minus 1 do n plus pierwszej przez n i wartość bezwzględna. No to co to jest za szereg teraz? No to jest moduł, moduł ilorazu to jest iloraz modułów, wobec tego na dole mamy n, to jest liczba dodatnia, czyli moduł n to jest n, no i moduł minus 1 do n plus pierwszej to jest 1, czyli mamy szereg harmoniczny, 1 plus 1 druga plus 1 trzecia plus 1 czwarta i tak dalej. No i wiemy, że ten szereg jest rozbieżny. To też było wykazane w jednym z poprzednich filmów, rozbieżny. W takiej sytuacji mówimy, że ten szereg, nasz szereg wyjściowy, szereg anharmoniczny jest zbieżny warunkowo. Czyli mamy pewien dodatkowe określenie zbieżności szeregu. Mianowicie, jeżeli sam szereg jest zbieżny, ale szereg jego wartości bezwzględnych jest rozbieżny, mówimy, że ten szereg jest zbieżny warunkowo. Czyli szereg anharmoniczny jest zbieżny warunkowo. No, może się zdarzyć, na przykład, jeżeli mamy taki szereg od n równego 1 do nieskończoności minus 1 trzecia do potęgi n, czyli szereg geometryczny o ilorazie minus 1 trzecia, tak? Czyli jest minus 1 trzecia plus 1 dziewiąta minus 1 27 i tak dalej. No i wiemy, że to jest szereg geometryczny o ilorazie co do modułu mniejszym od 1, zatem ten szereg jest zbieżny. Co się stanie, jeżeli zastosujemy podobną procedurę, czyli weźmiemy szereg wartości bezwzględnych utworzony no, z tego szeregu, czyli wartość bezwzględna minus 1 trzecia do n tej, no to jest po prostu 1 trzecia do n tej, czyli to jest znowu szereg geometryczny o ilorazie 1 trzecia i też jest zbieżny. Czyli tutaj widzimy, że mamy do czynienia z dwoma sytuacjami. Może być tak, że sam szereg jest zbieżny, ale szereg wartości bezwzględnych jest rozbieżny, lub może być tak, że szereg wartości bezwzględnych też jest zbieżny. Wtedy mówimy, że ten szereg jest zbieżny bezwzględnie. No, dokładniej ma miejsce następująca definicja. Mówimy, że szereg AN jest zbieżny bezwzględnie, jeżeli szereg wartości bezwzględnych jest zbieżny. Zwróćmy uwagę, że tutaj w tym określeniu nie ma mowy o zbieżności samego szeregu, a to dlatego, że ma miejsce następujący fakt, że jeżeli szereg jest zbieżny bezwzględnie, to jest zbieżny. Znaczy nie trzeba oddzielnie zakładać zbieżności szeregu i zbieżności jego wartości bezwzględnych, wystarczy założyć, że szereg wartości bezwzględnych jest zbieżny, wtedy sam szereg też jest zbieżny. Można się zapytać, skąd w ogóle ten pomysł, aby z szeregiem łączyć jego szereg wartości bezwzględnych, no i rozpatrywać zbieżność szeregu wartości bezwzględnych. Przyczyną tego jest to, że pewne twierdzenia, które intuicyjnie wydawałoby się, że powinny być prawdziwe, wymagają właśnie zbieżności bezwzględnej i zwykła zbieżność szeregu nie wystarczy. Można by powiedzieć, że zbieżność bezwzględna to jest taka trochę lepsza zbieżność i szeregi zbieżne bezwzględnie bardziej przypominają skończone sumy niż szeregi zbieżne warunkowo.